Pierwszy przetarg – brak ofert. Drugi przetarg – brak ofert. Czy Suwałki po Sylwestrze utoną w ciemnościach? Raczej nie, ale to nie oznacza, że problem został rozwiązany. Zaniepokojeni radni indagowali dzisiaj prezydenta miasta, który szuka najlepszego sposobu wyjścia z impasu. Sprawa jest poważna i zaskakująco trudna. Ten temat spędza nam sen z powiek w ostatnich tygodniach. Jesteśmy zaskoczeni, powiem, zbulwersowani tą sytuacją, bo jeżeli polski parlament ustala określone przepisy prawa, to bez względu na to, jakie to prawo jest, ono powinno być respektowane przez wszystkich. A widzimy, że tak nie jest. Widzimy, że tak nie jest. Pierwszy przetarg, niestety, brak ofert. Drugi przetarg, brak ofert. Teraz oczywiście pojawiła się w tak zwanym międzyczasie ustawa, jak nazywamy w skrócie, o zamrożeniu cen energii dla tych podmiotów wrażliwych. 27 października Sejm RP przyjął taką ustawę, gdzie zagwarantowano, między innymi dla samorządów, akceptowalny wzrost opłat za energię elektryczną, 785 zł za megawattogodzinę. No i sądziliśmy, że teraz, po przyjęciu tej ustawy, firmy energetyczne, państwowe, przystąpią do przetargów i złożą oferty. I ani tutaj do suwalskiego przetargu, ani w innych miastach firmy energetyczne nie przystąpiły. No i jest taka sytuacja bardzo trudna. Oczywiście o tej sprawie poinformowałem już posła Kielińskiego i również dzisiaj z rana z wojewodą podlaskim rozmawiałem na ten temat, bo ta sytuacja dotyczy nas, ale i Łomży, i chyba Hajnówki, i drugi przetarg w Ełku jest, ale i Łódź, i chyba Wrocław, i chyba Gdańsk. To jest sytuacja, no ja mówię, jakaś dziwna, bo chodzi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak samo jest i w tym przypadku. Firmy energetyczne uznały chyba, że ta rekompensata pomiędzy ceną zagwarantowaną, to zamrożono dla tych podmiotów wrażliwych, dla samorządów, a ceną, w stosunku do której rząd będzie dopłacał dla tych podmiotów, dla tych firm energetycznych, jest za mała. I wobec tego, no chyba protestują w ten sposób, nie przystępując do przetargów ogłoszonych przez grupy zakupowe, tak jak my tutaj, nie? 50 podmiotów. I ten, mamy doradcę energetycznego, który pomaga nam przy prowadzeniu tych procedur i prawnicy są zaangażowani. No i wczoraj miałem spotkanie grupy zakupowej, co w tej sytuacji robić. No i dzisiaj jeszcze z rana podjęliśmy taką inną decyzję niż wczoraj zakomunikowałem dla tej grupy zakupowej. Jak Państwo śledzicie, to wczoraj na samorządzie PAP jest taka strona internetowa, ukazała się informacja, że ten temat stanął na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i był przedstawiony ten problem, który występuje. I przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu podkreślił, że jakiekolwiek dodatkowe opłaty, powiem zaraz, na przykład handlowe, które przedsiębiorstwa energetyczne starają się dopisać i obejść cenę maksymalną, uważamy, że jest to całkowicie obejście ustawy i jest to bezprawne działanie ze strony firmy energetycznej. A sprawa polega na tym, że oprócz tej ceny gwarantowanej z ustawy proponuje się, żeby samorządy, te podmioty wnosiły jeszcze opłatę handlową czy opłatę za nabycia certyfikatów pochodzenia energii, chodzi o energię zieloną, żeby jeszcze dopłacić dodatkowo dla firm energetycznych, żeby zechciały podpisać z nami umowę, wychodząc ponad tą cenę maksymalną, którą ustawodawca nam określił. Uważamy, że to jest działanie nieuprawnione, bezprawne, obchodzenie prawa. Zresztą tak jak ministerstwo, tutaj przedstawiciel ministerstwa podkreślił na Komisję Wspólnej Rządu i Samorządu.
i uważam, że powinny być podjęte działania przez rząd czy przez parlamentarzystów, żeby no, na właściwe tory skierować firmy energetyczne. Co chodzi o realizację tego prawa, które zostało uchwalone. Bo ja uważam, że to jest bulwersujące płacenie więcej niż ustawodawca tutaj wpisał w ustawę. A oczekiwania ze strony firm energetycznych są takie, żebyśmy płacili więcej. I teraz tak, tam są oświadczenia, składane oświadczenia w terminie do 30, teraz do dzisiaj w zasadzie, listopada, w stosunku do tych umów zawartych po 23, tak, lutym, jak dobrze pamiętam. Natomiast my mamy funkcjonującą umowę na dostawę energii do końca grudnia bieżącego roku. Chcemy wyłonić firmę, która nam sprzeda energię w przyszłym roku, to nieskuteczny i co się dzieje? Nam prądu nie zabraknie. Energia będzie dostarczana, tylko za jaką cenę? Jeżeli taka sytuacja by się utrzymała, to jest sprzedawca rezerwowy, czy też ustawowy, jak tam rezerwowy, i ten rezerw, jest cena na sprzedaż w ramach tej procedury energii, tej rezerwowej. Ona jest wyższa, trzykrotnie wyższa. I teraz tak, oczywiście wiemy, bo to też chyba nie jest tajemnicą, że jeżeli my mamy rozdzieloną dystrybucję od obrotu, to u nas mamy pozawierane umowy dystrybucyjne, nasze jednostki mają, tak samo urząd miejski, i w umowach powinien być wskazany sprzedawca rezerwowy. Tych sprawców rezerwowych nie ma tam, nie ma również daty zawarcia tej umowy, nie wiemy. Prawdopodobnie specjalnie to tak pozostawiono bez wpisania i my teraz spróbujemy zrobić wszystko, a tym sprzedawcą rezerwowym dla PGE Dystrybucja jest PGE Obrót. Będziemy szli w takim kierunku, żeby no, ten temat prowadzić nadal i skutecznie zakontraktować, zawrzeć umowę do końca roku. Nie wiem, czy się to nam uda. I dzisiaj podjęliśmy decyzję, że występujemy z propozycją negocjacji do tej firmy, od jednej firmy energetycznej. Dzisiaj pewnie pismo będzie skierowane. PGE Obrót. Że my chcemy usiąść do stołu, negocjować i z wolnej ręki podpisać umowę. Bo dwa przetargi, no niestety, zakończyły się fiaskiem. Nikt nie przystąpił, nikt nie złożył oferty. A jeżeli wiemy, że tym sprzedawcą rezerwowym będzie PGE Obrót, to kładziemy pismo, chcemy rozmawiać, siadamy do stołu. Jeżeli nie, bo oferta taka była na przykład z Łomży kierowana, nikt nie chce nawet rozmawiać.